Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jak widzicie, ja już jestem gotowa, wyszykowana. Właśnie jedziemy z mężem na zakupy. Wybieramy się do Reykjaviku. Jedziemy do Costco, jedziemy do polskiego sklepu. Jeszcze może jakieś inne sklepy będziemy chcieli odwiedzić. Pomyślałam, że zabiorę Was ze sobą. Dawno nie było takiego filmu z zakupów, z takich, wiecie, zakupów po sklepach. Zobaczymy, co ciekawego w sklepach jest. Słyszeliśmy, że są, że zaczęły się promocje. Mąż coś tam ma na oku upatrzone, więc jedziemy. Także kochani, jedziemy, Was zabieram ze sobą. Mam nadzieję, że miło dzisiaj ze mną spędzicie czas. Przyjechaliśmy pod Costco. Mamy, słuchajcie, dzisiaj cudowną pogodę, piękne słońce, piękna jesień, jest cieplutko i tak ma być przez kilka dni, także super. Ja czekam na męża, mąż podjechał tam zaparkować, już zdobyłam koszyk, bo pan nam wyjeżdżał, więc idziemy, zobaczymy, co ciekawego w Costco. Jak widać, dużo samochodów jest, ale mam nadzieję, że kolejek nie będzie, także wchodzimy do środka i zobaczymy, co ciekawego, co nowego jest, bo trochę rzeczy mi brakuje, ale też chcę zobaczyć, czy jakieś nowe rzeczy doszły, bo często przed świętami coś nowego się pokazuje. Także idziemy na zakupy. I jesteśmy już w Costco. Powiem Wam, że jak zerkłam na początek na sklep, to ludzi jest bardzo dużo. Nie wiem, ile uda mi się nagrać, bo wiecie, nie chcę nagrywać ludzi, ale tam, w tamtą stronę naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja idę tutaj konkretnie po regałach, zobaczę, czy jest jedna rzecz, bo szukam jednej rzeczy, ale który to rząd, chyba następny, a później muszę iść na spożywkę, oczywiście woda, wiecie, tradycyjnie my mamy z mężem zawsze sprecyzowane zakupy, więc nie będziemy za bardzo chodzić. Ale ludzi naprawdę jest dużo. Tam na spożywczym to się dzieje, więc idę szybko. Zobaczę tutaj, czy jest ta rzecz. Jak nie będzie, to idę po wodę i dalsze rzeczy. I widzę, że nie ma. Nie. Dobra, nie ma. Idę zobaczyć dalej. I zobaczcie, jakie ładne lampki. Jest taka stojąca. Od podłogi, ale też taka mniejsza. O, i tu się tak ją zapala palcem, no powiem Wam, na dotyk, ale powiem Wam, że bardzo ładna, tylko gdzie to mielibyśmy postawić i tutaj możecie zmniejszać światło, znaczy zmieniać ton i też tak, wiecie, żeby mniej świeciła, nie wiem jak ta duża, ale bardzo ciekawa, ta akurat pasowałaby nam do tego żyrandola w kuchni, ale wiecie, my też chcemy zmienić oświetlenie w pokoju, też by fajnie wyglądała. No, będę musiała nad nią pomyśleć. Ile? 15,499. No, ciekawa. Bardzo ładna. I mamy już świąteczne słodycze. I zobaczcie, różnego rodzaju. Te są bardzo ładne. Tak na prezent, z podziękowaniem lub pod choinkę. Praliny. Bardzo ciekawie wyglądają. Tutaj takie żołnierzyki, typowo świąteczne. I tutaj jeszcze takie prezenty, praliny, no to też jak na prezent bardzo ładne. Tutaj to już zwykłe słodycze i widzę, że pojawiły się również świece. Vanilla coconut. No, ładne, ładne zapachy, powącham. Ale pięknie pachnie. O ile one są? 4,99.
4799. Takie różne zapachy. Widzę, że tutaj są zupełnie inne. Cynamon, czuć tutaj, jak podeszłam, właśnie cynamon. Zobaczę, czy wezmę. Nie są to duże świece, ale powiem Wam, że mocno, bardzo intensywny zapach mają. No, nie było jeszcze takich świec tutaj w Costco, nie widziałam. Głównie są te z Yankee Candle. Nie wiem, czy mnie muzyka nie zagłusza, powiem tylko szybciutko. Są te z Yankee Candle i tu są trzy w opakowaniu, czy cztery? Trzy. Ale powiem Wam, że są bardzo słabe te zapachy. Dobra, idę dalej. I powiem Wam, że zaciekawił mnie ten kubeł. Na dwa kubełki w środku. Ja mam taki pojedynczy, mniejszy. Ja mam na dotyk, znaczy taki, wiecie, na sensor. I też na dotyk. A tutaj trzeba otwierać nogą, ale powiem Wam, że można tutaj właśnie dzielić odpady. Bardzo ciekawy. U mnie koło wyspy by się spokojnie zmieścił, ale jest chyba troszeczkę za duży. I nie podoba mi się to, że otwiera się go nogą. Mój jest jeszcze dobry, ale jakbyście chcieli, to w Costco takie kubły są. Teraz widzę, że bardzo właśnie modne jest stawianie kubła na zewnątrz, nie pod szafką, pod zlewem. Ja tak właśnie mam na zewnątrz i nie ma żadnego zapachu w kuchni, bo przykrywka jest tak zrobiona, że zapach nie wydziela się na zewnątrz, także polecam. Taki kubełek ładnie wygląda, a bynajmniej pod szafką, pod zlewem mamy miejsce. Święta, idę szukam jeszcze, słuchajcie, lali dla mojej wnusi, bo wiem, że były takie lale z Disneya, ale czy będą? Zaraz zobaczymy, czy nie wysprzedane. Zobaczcie te świąteczne ozdoby. Piękne. Dobra, idę szukam, bo synowa widziała, że te lale były na stronie, ale nie widziała ich na żywo. Gdzieś na stronie jest, znalazła kostko. Zobaczcie te bombki. Choinka ubrana od razu. Więc idę poszukam. Ale czy będą? Zobaczymy. No, zabawek jest dużo dla dzieci. Głównie, wiecie co, zauważyłam, że większość jest dla chłopców. Jak dla dziewczynek. Na razie tych lal nie widzę. Przechodzę tak szybko, wiecie, bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi i nie chcę ludzi nagrywać, chociaż na pewno gdzieś tam się w filmie znajdą. Będą ujęci, ale no nie chcę za bardzo nagrywać ludzi. No kurczę, wiecie co? Nie ma. Przejdę jeszcze tam dalej. Poczekajcie, bo coś tam widzę. Chyba są. Ale już taka końcówka tych lal. To są te lale. Dobra, muszę zadzwonić do mojej synowej, którą Niuni wziąć i na którą się na pewno się zdecyduje. Także ta jest śliczna, ale ładna. Ta mi się najbardziej podoba, bo tamte takie są ciemnowłose. Ta jest naprawdę ładna. Dobra, więc którąś z tych na pewno wybiorę. I słuchajcie, szukam jeszcze kremu dla męża. Pokażę Wam, który krem mąż kupuje w Costco, bo się opłaca. Tylko czy będą? Są. To są te kremy i się opłaca, bo są trzy za 2,899, więc biorę. Syn też prosił, ale zobaczcie, co się dzieje, ile jest ludzi. Dlatego nie nagrywam, nie pokazuję Wam dokładnie całego asortymentu, bo no nie da rady. Zobaczcie, co się dzieje przy kasach. Ludzi jest bardzo dużo. Dobra, idę do kasy. Lala, kochani, kupiona. Idę teraz do auta. Mąż rozładowuje resztę zakupów. Powiem Wam, że ludzi naprawdę bardzo dużo. Ale miałam szczęście, bo z jedną rzeczą, tu kultura islandzka się oczywiście pokazała, z jedną rzeczą byłam, to mnie Państwo przepuścili, bo mieli pełny koszyk. Naprawdę tutaj tak jest, że jak widzą, że masz tylko jedną rzecz, to Cię spokojnie przepuszczą, obojętnie czy jesteś stara, czy młoda. Także jedziemy teraz do następnego sklepu. Pakujesz? No i kostko mamy załatwione. Przystanek Elko. Tutaj mój mąż ma coś do załatwienia, tak?
Tak, zegarek Garmina żona kupuje. No zobaczymy, zobaczymy, czy zasłużyłeś, panocku mój. Nie, idziemy zobaczyć, bo mąż mówił, że są fajne promocje, a potrzebuje nowy zegarek, więc zobaczymy. Droższy biorę. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, wchodzimy do środka. Jesteśmy, słuchajcie, na zegarkach i mężowi wpadł w oko Apple. Ja też mam Apple'a i powiem wam, że Apple Watch, jestem bardzo zadowolona z mojego zegarka. Już mam kilka lat mam, nie? Mój zegarek, nie? Powiem wam, że fajnie mierzy tętno, można tutaj, wiecie, ćwiczenia wykonywać. Mąż właśnie chciałby taki zegarek, żeby służył po prostu nie tylko do mierzenia czasu, znaczy pokazywania czasu, ale również innych funkcji. I spodobał mu się ten. Był nastawiony na Garmina, ale jak zobaczył tego, to naprawdę bardzo mu się spodobał. No ale cena, słuchajcie, jest niemała, ale pomyślałam, że u nas w naszej sieci, w nowej, coś tego byś wolał. Właśnie, ale mówię, że w naszej sieci nowa, w której my jesteśmy, też są zegarki, one są połączone właśnie, bo ja na przykład zostawię telefon w domu i mogę dzwonić z zegarka, nie? I właśnie w nowej to jest podobne. Nie wiem, czy to właśnie tutaj też tak będzie, ale też musimy zobaczyć, Arek, bo bo może w nowej będą inne ceny. Trzeba by było się zorientować, podjechać jeszcze do innego sklepu, ale już zdjęcie zrobiłam, wiem, który to zegarek, więc jeszcze podjedziemy, co? A jak nie, to zobaczymy, może ten. No cena też nie jest mała, ale no to jest już najnowsza chyba seria. Nawet się nie orientuję, co to za seria, ale to jest zupełnie inny zegarek, jak tutaj te Apple'owskie. To jest seria 9, a tutaj jakiś Apple Watch Ultra. LTE. 2 LTE, coś nowego, dobra, także jeszcze pomyślimy. I przyjechaliśmy, słuchajcie, do Smauralindu, bo tutaj jest nowa i w nowej też są te zegarki. Jak się zdecydujemy, to weźmiemy tutaj, bo tak czy inaczej, jakbyśmy kupili w Elko ten zegarek, to też musielibyśmy tutaj przyjechać do nowej, nie? Żeby podłączyli go do męża karty telefonicznej, więc bez sensu, jak już jesteśmy w nowej, to już wszystko załatwimy w nowej. Idziemy się zorientować, jakie są zegarki tutaj w nowej. I niestety, słuchajcie, zegarka w nowej nie kupiliśmy, bo nie ma, musimy wracać do Elko, ale jak już jestem przy okazji, to wejdę do Zary. Jestem ciekawa, co tutaj jest i też chcę zobaczyć, bo były tutaj fajne bezrękawniki na stronie. Więc wchodzę do Zary i zobaczę, czy one są tutaj dostępne i czy i jak wyglądają ogólnie na żywo. Więc wchodzę i się rozejrzę. Powiem wam, że na stronie wyglądały fajnie. No ale wiecie, podobnie było z jedną kurtką. Też na stronie wyglądała fajnie, a jak ją przymierzyłam, to wyglądałam w niej bardzo źle. Widzę, że dużo fajnych swetrów jest. Jak się wiecie, rozglądam, wam pokazuję i no, ciekawe są rzeczy. Te body. Te są fajne, tylko dekolt nie. Nie za bardzo mi się podoba, wolę dekolty w szpic. O, o tych kurtkach mówię. Bardzo mi się one podobały, ale powiem wam, że jak przymierzyłam, to nie wyglądałam w tym dobrze. O, i są te bezrękawniki, widzicie, obok, ale nie. One były na stronie po 8000, to chyba jeszcze nie te. Te są takie proste, tamte były fajnie w pasie zwężane. O, to są te. Widzicie, troszkę się rozejrzałam. Tak, one nie były zwężane, tylko właśnie ze złotym zamkiem. Ile? Tak, 8995. Musiałabym przymierzyć. Jest właśnie w takim, to jest czerń, taki granat czerń. Jest kawa z mlekiem. Taki kaki. I tutaj taki jasny beż. Będę musiała przymierzyć, jak w nim wyglądam. Dobra, chyba przymierzę ten czarny. Zobaczymy.
Widzicie, to mierzę Elkę z tego koloru, bo nie ma czarnego. Powiem wam, dobrze się czuję, tylko nie w tym kolorze. Ja jeszcze na pewno troszkę kilogramów zgubię, więc tak się zastanawiam, czy Elka nie będzie za duża, bo ona tylko jest na mnie dobra w biuście. Tutaj już jest za luźna. Wolę czarny kolor, więc jeszcze poczekam i może się skuszę bardziej wtedy na M-kę czarną, ale bardzo fajny bezrękawnik. Fajne ma te złote dodatki i kieszenie, zameczki, ładnie to wygląda. Także jeszcze poczekam i chyba wtedy wezmę sobie M-eczkę czarną. Ale tak wygląda właśnie Elka. Kawa z mlekiem. I wróciliśmy już do domu. Powiem wam, że troszeczkę dzisiaj sklepów objechaliśmy, ale we wszystkich sklepach nie nagrywałam. Powiem wam, że naprawdę dzisiaj było bardzo dużo ludzi w sklepach. Byłam w polskim sklepie, tam też nic nie nagrywałam, bo głównie potrzebowałam tylko chrupki, chleb i przyprawę, prymat, kurczak, złocista skórka. I tylko to wzięłam, także zrobiliśmy szybko zakupy, wyszliśmy. Byliśmy jeszcze w innym Elko, bo zegarka mężowi nie kupiłam. Niestety nigdzie nie ma zegarka tego, który wam pokazywałam. Wszędzie są wysprzedane. Jeszcze zajechaliśmy, tak jak powiedziałam, do innego Elko mniejszego, ale tam też niestety go nie było na stanie, jedynie przez internet można zamówić. No i powiem wam, że mąż teraz rozmyśla nad kupnem tego zegarka, jeszcze tak się zastanawia, więc jeszcze są nad tym rozmyślenia. Ale pokażę wam, co takiego kupiłam. Oczywiście spożywki wam nie będę pokazywać, bo kupiłam mandarynki, tam spożywcze rzeczy, za dużo też tego nie brałam, tylko to, co potrzebne, ale słuchajcie, już wam pokażę, tak, kostko w kostko. Kupiłam, jak widzieliście, wzięłam kremy do twarzy dla mojego męża i dla syna, bo syn też chciał, żeby mu wziąć. I to są te kremy L'Oreal Men Expert. I naprawdę bardzo opłaca się je kupować w Costco, bo tu są trzy opakowania, trzy kremy za 2800. A w Kronanie, właśnie nie zapytałam męża, ile kosztuje jedno opakowanie, ale wychodzi drożej, jakbyśmy chcieli kupować w Kronanie na sztuki, więc takie trzy opakowania w Costco się opłaca wziąć, więc dla syna i dla męża. Słuchajcie, skusiliśmy się, była taka ogromna paka, w ogóle teraz na święta, przed świętami jest bardzo dużo nowych właśnie takich produktów świątecznych, takich wiecie, ciastek, cukierków, czekolad, jak widzieliście te różne czekoladki, naprawdę bardzo dużo tego jest, a my skusiliśmy się na taki zestaw ciastek maślanych i one są tutaj i z czekoladą białą, z maliną, maślane, z inną czekoladą, ten owoc, jak się nazywa? Na pewno wy już pamiętacie, wy już wiecie. Nie przypomnę sobie, ale widzicie, taki zestaw ciastek jest, także wzięliśmy na próbę, słuchajcie, to jest 900 gram, tych ciastek jest bardzo dużo, 54 ciastka, o, nawet dojrzałam, 54 ciastka, więc wzięliśmy, bardzo ładnie się prezentują, nawet słuchajcie, na prezent tak dodatkowo do prezentu fajnie wyglądają i widać takie typowo świąteczne opakowanie i one są chyba z Niemiec, Germany, tak, z Niemiec, także takie ciastka i słuchajcie, wnusi, wybrałam Lale Frozen. Były różne, jak widzieliście, ale ta mi się od razu na samym początku już rzuciła w oko i dzwoniłam do synowa i synowa mówi, a bierz, która tobie się podoba, wybierz, więc wybrałam tą. Podobała mi się jeszcze Arielka, ale pomyślałam, że wezmę tą, może Arielkę dostanie pod choinkę, zobaczymy, ale właśnie taką Lalę teraz jej kupiłam. To jest właśnie taka seria Lal Disneya, pokazała się w Costco. Jak widzieliście, były różne lale z Disneya, a powiem wam, większość tych bajek nie znam, znam tylko Ariel i Tom, właśnie Frozen. Innych bajek nie znałam, tamtych lal, chociaż może jeszcze jedną, ale tak ogólnie to najbardziej spodobała mi się ta, więc Tom kupiłam. I tak, kochani, tak ogólnie. Tak wyglądał dzisiejszy nasz dzień, takie zakupy poczyniliśmy, bezrękawnik, zastanawiam się nad nim,
mąż mi odradza, bo jednak 8000 koron to jest koło 200 zł, więc może jeszcze coś popatrzę w Polsce, może tam coś mi się uda znaleźć ciekawszego, teraz idzie zima, więc może pokaże się coś nowego, zastanowię się, w Polsce też jest Zara, więc w razie czego będę mogła w polskiej Zarze zobaczyć, ale tak jeszcze rozmyślam nad kupnem bez rękawnika, ten mi się podoba, ale w M-kę weszłam, nie zapięłam się w biuście jeszcze była na mnie ciasna, tutaj w biodrach delikatnie, znowuż L-ka w biodrach już była tutaj w pasie dużo za duża, więc no jak wiecie jestem cały czas na gubieniu kilogramów, jeszcze troszkę przede mną kilogramów do zgubienia, więc myślę, że wstrzymam się, jak na razie wstrzymam się z kupnem, bo wiecie, jak mi się uda schudnąć, kupię L-kę i będzie na mnie wisiała, to też nie za bardzo. Także jeszcze z tym kupnem bez rękawnika poczekam. Także kochani, tak wyglądał dzisiejszy nasz dzień. Mam nadzieję, że miło ze mną dzisiaj spędziliście czas. Troszeczkę zakupów, troszeczkę pokazałam Wam pięknej naszej jesieni. Nie wiem, czy widzieliście w tym ujęciu, czy zwróciliście uwagę, jak jechaliśmy, słońce i po dwóch stronach tęcza. Pierwszy raz to widziałam. Powiem Wam, że jak zobaczyłam, że ta tęcza jakby tak z nieba chciała wyjść, no bardzo mi się ten widok spodobał, dlatego też Wam go ujęłam. Pierwszy raz coś takiego widziałam, bo jak tęcza się pokazuje, tak wiecie, w całości, a tu były tylko dwa takie punkty tej tęczy. No coś niesamowitego. Także mam nadzieję, że ten widok również Wam się spodobał. I oczywiście, jeśli ten film Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry. Czekam na Wasze komentarze, a my oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wy, kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa.